Jadąc na wakacje, warto zabrać ze sobą nie tylko torbę pełną ciuchów, kąpielówek czy kanapek na drogę. Przyda nam się również kamper oraz, co chyba równie ważne, odpowiedni zapas energii. I nie mam tu na myśli tylko naładowanych powerbanków, choć te także mogą nam się przydać. Dzisiaj mówić będziemy bowiem o też poręcznych magazynach energii, akumulatorach LiFePO4. Część z Was na wakacyjny wyjazd wybierze się zapewne takim kamperem. Świetny wybór, bo jesteśmy bardzo niezależni. Możemy zatrzymać się gdzie tylko chcemy, a na pokładzie mamy wszystko, czego nam do szczęścia potrzeba. Musimy jednak pamiętać, że prawdopodobnie te pokładowe urządzenia do pracy będą potrzebowały energii elektrycznej. A zakładając, że nie mamy jak jej dostarczyć z zewnątrz, bo ja tutaj nigdzie gniazdka nie widzę, przydadzą nam się porządne akumulatory. Mamy ich kilka różnych typów, a dziś pod lupę weźmiemy LiFePO4. Swoje zastosowanie znalazły m.in. w elektronarzędziach, układach fotowoltaicznych zasilanych panelami słonecznymi, czy właśnie w kamperach. Ich konstrukcja składa się z 4 ogniw połączonych szeregowo. Każde z nich pracuje z mocą 3,2 V, co daje nam łącznie 12,8 V. Jeden z najważniejszych elementów tego typu akumulatora stanowi system BMS. Odpowiada on nie tylko za ładowanie i rozładowywanie, ale również dba o temperaturę, tym samym wydłużając jego żywotność. Co ciekawe, akumulatory LiFePO4 są odporne na niepełne naładowanie czy też rozładowanie. Nie występuje tutaj efekt pamięci, tym samym więc możemy go używać dużo dłużej. Ich żywotność sięga nawet 5000 cykli ładowania i rozładowania do 50% pojemności. Różnicę widać, kiedy zestawi się ten wynik z 400 cyklami rozładowania do 80% gwarantowanymi przez tradycyjne baterie. Wszystko to sprawia, że akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy może wytrzymać nawet 25 lat ciągłej pracy. Akumulatory te mogą pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur, zachowując swoją wydajność zarówno przy minus 10, jak i plus 45 stopni Celsjusza. Akumulatory LiFePO4 odznaczają się naprawdę imponującą pojemnością i dzięki temu w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami ważą dużo mniej i są mniejsze. Tak dla przykładu, tradycyjny akumulator o pojemności 100 Ah waży nawet 30 kg, zaś tego typu akumulator ważyć będzie z tą samą pojemnością połowę tego. Akumulatory te występują w różnych rozmiarach, modelach i pojemnościach. Jeżeli nie jesteś pewien, który jest odpowiedni dla Ciebie, koniecznie sprawdź opis pod tym filmem. Tam czekają na Ciebie linki, za pomocą których porównasz wszystkie te modele i wybierzesz ten idealny dla siebie. A jak już tam będziesz, pamiętaj, by zostawić nam suba i łapkę w górę. Za dziś dziękuję bardzo, do zobaczenia już niedługo, na razie, hej!